Ja nie wiem, ale nie, nie, reaguje, nie, teraz pozwól, pozwól, że teraz ja będę mówił, dobrze? Kiedy ja zaczynam mówić, dobrze. Pan... Okej, przepraszam bardzo, teraz ty też nie przerywaj. Jarku, Meksykanie! Ty nie masz nawet toalety w domu. Gdzie ty się załatwiasz? Kwestia przerwania. Absolutnie w żadnym momencie nie mówię, że ta walka powinna trwać dłużej, że tam powinien zostać zadany jakikolwiek cios. Natomiast wydaje mi się, że sędzia Leszek Jankowiak za szybko jednak pomachał tymi rękami i nie dał sobie szansy przede wszystkim, żeby spojrzeć w oczy Kaszyńskiemu i podjąć decyzję. Bo ta decyzja miałaby zupełnie inną wymowę. Ale to jak miał się zachować? On się tak troszkę, no, wiesz, nienaturalnie, normalnie odwrócił. Tak. Wkroczył, nie, liczyć. Ale... liczyć po prostu. Tam było dotknięcie narożnika. Jak liczyć? No, leciał, stojąco? Narożnik jako... stojąco? No, przecież padł w liny. Ale wpadł w jaki sposób? Jeśli zawodnik wpada bezpośrednio, ale dobrze, niech dobra. Pan mi dokończyć, okay, bo okay. Zazwyczaj pan... Okej, okay, ale ja 10 razy to obejrzałem. Dlaczego mi się zazwyczaj może się nie pan daje? No, obejrzałem to dokładnie. No, bo pan przeżywa w trakcie. Może pan obejrzeć sobie jeszcze... Nie, no, zacznijmy od przepisów. Na moje zdanie. Ale, zacznijmy od przepisów. Jeśli liny uratują zawodnika od upadku, no to no. Wtedy jest możliwość liczenia. Natomiast tam nie było takiej sytuacji, bo zawodnik dostał dość daleko od lin, odwrócił się i podążał bezwładnie w stronę tych lin właśnie. I dlatego moim zdaniem ta droga, przez którą podążał, jakby dyskwalifikuje od takiej sytuacji. I Leszek Jankowiak mógł, jeśli byłby oczywiście sędzią rosyjskim, mógłby na przykład zatrzymać, powiedzieć nie, odwracaj się i tak dalej, dać czas temu zawodnikowi. Nie. Natomiast w takiej sytuacji, kiedy on był nieprzytomny i nie był w stanie się bronić, nie, nie to moim zdaniem nie był nieprzytomny, przyjął mocny cios, jeden mocny cios, tam nie było więcej ciosów, był jeden mocny cios. Nie wydawał jakby żadnych oznak do tego, żeby no bo się sędzia, bronić. Sędzia mu nie dał szansy jakby, słuchaj, dostał cios, poleciał, to nie jest tak, że on uciekał, on po prostu była reakcja organizmu, zobacz walkę. No właśnie, reakcja organizmu bezwładna. Ale się jednak to później nie ma... wydawał, bo ja w pierwszej chwili absolutnie się przychylam do tego, że to była dobra decyzja. Kundy, słuchajcie, są tutaj no troszkę się dziwię, że Maciek tak impulsywnie reaguje zupełnie niepotrzebnie, dlatego że jakby nie rozumiał w ogóle tego, co znaczy, ja mówię. Nie, ja impulsywnie ale nie, reaguję, nie, teraz że pozwól, trakcie, pozwól, że teraz ja będę mówił, dobrze? Kiedy ja zaczynam mówić, dobrze. Pan... Okej, okay, przepraszam bardzo, teraz ty też nie przerywaj. A więc tak, zaczynamy. Od czego trzeba zacząć? Generalnie Leszek Jankowiak, który jest dobrym sędzią, co do tego nie ma wątpliwości, nie daje sobie to, co powiedział Kasper, czasu na to, żeby podjąć decyzję, która byłaby bardziej zrozumiała. Tak było, oczywiście te decyzje są prawidłowe z punktu widzenia formalnego. On się absolutnie mieści, nie można mu zarzucić, że podjął złą decyzję. W przypadku walki Adamka z Moliną podjął absolutnie prawidłową decyzję, ale miał tam również furtkę, że mógł sobie pozwolić na to, żeby dać sobie czas. Naprzeciwko Kaszyński dostaje cios. To jest reakcja obronna organizmu. Ja kiedyś dostałem taki cios i człowiek nie, no nie panował nad nogami, tak. Przez chwilę się, nie no, że nad nogami, to nad głową, bo jeśli masz naprzeciwko siebie atakującego rywala, to nikt normalny się nie odwraca od niego. Jeśli słyszałeś w taki sposób. To, co mówiłem, to powiedziałem na samym początku, że nie mówię w żadnym momencie, że tu powinien paść jeszcze jeden cios. Po prostu powinno być moim zdaniem, gdyby było liczenie, sytuacja byłaby czytelniejsza, no tak, nikt nie miałby to, problemu. Ja nie rozumiem, dlaczego liczenie, bo moim zdaniem, no dlaczego? No bo nie bezpośrednio po ciosie, podparcia, no, ale czekaj, po nie bezpośrednio po ciosie, zawodnik się zatrzymał, gdzie ochroniły go liny, tylko on się odwrócił i przeszedł kawałek. Ale on nie przeszedł, on leciał bezwładnie. No to zobacz sobie walkę Powietkin-Price, kiedy Powietkin dostaje cios, leci bezwładnie tak samo i jest liczony, mimo że nie upadł. Zatrzymał się w narożniku. No, jednak właśnie pamiętam, Powietkin-Price to jakoś inaczej. Było, nie, ale nie, było, nie, 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 różnica była tylko, że jeden leciał przodem, drugi tyłem, ale jeden i drugi leciał bezwładnie. Po prostu nie miał kontroli nad swoim organizmem. Ten, to jest kwestia interpretacji, ten, no po prostu. Ten się odwrócił od swojego rywala. Wydawało mi się, że dosyć szybko jednak Kaszyński doszedł. Słuchajcie, poleciał okay, tak. Bezwładnie i, tak. I po prostu wpadł w ten narożnik prawą stroną, opierając się o liny. Także sędzia Leszek Jankowiak ma rację. Natomiast nie, jeszcze jeden... Sędzia nie złamał przepisu, wybronił się. I ma rację też, że, natomiast, no, tu dochodzimy... że nie był w stanie się bronić przeciwnik w tym momencie, w którym cieszył się. Ale nie o tym jest dyskusja. Nie o tym jest, zupełnie nie o to chodzi. Natomiast nie jakby kwestią się. Tutaj jest, czy jest... To Karolin jest... Karolinko, ty jesteś cudowna kobieta. Moje żądło... Chyba czekam, muszę panią chyba stestować, czy pani... Ja jak osa bym urządlił.